Rozpoczynamy właśnie sezon 2023. Oj, będzie mocno, szybko, bokiem, dużo dymu. Trzeba najpierw przetestować tego wariata. I po to tutaj jesteśmy. Przyjechaliśmy na Tor Toruń, żeby po raz pierwszy w tym roku przetestować sylwet, która jest po drobnych modyfikacjach, a może nawet niedrobnych. O tym opowie Wam Mariusz, a ja Wam powiem, czy działa. Siema. Słuchajcie, w Toruniu auto przyjechało na lawecie, ale na lawecie też wróci, ale sprawne, bo tak je przygotowaliśmy w tym roku. Zostało trochę modyfikacji zrobionych na prośbę Karoliny. Przede wszystkim układ hamulcowy. Zostały wyrzucone system pedal boxa, wróciliśmy do oryginalnych wspomagania hamulców, mocniejsze zaciski z przodu, bardzo ważną rzeczą też jest układ zawieszenia, zmieniliśmy totalnie nastawy, inne parametry weszły, jeśli chodzi o twardość amortyzatorów i sprężyn. Auto powinno się prowadzić jeszcze bardziej miękko, ale też bardzo, bardzo twardo przyklejone do nawierzchni. No, będziemy testować, zobaczymy. Poklikaliśmy trochę z Newtonem w komputerze. Cóż więcej, testujmy, bo takie niuanse jak oklejenie i nowe rurki, nie będziemy o tym mówić, że to są zmiany. Natomiast zawieszeniowo, hamulce, układ kierowniczy troszeczkę zmieniony, mocowo niewiele. Także do roboty, Karolina, pokaż, co to potrafi i czy dobrze jest zrobione. Jak? Nie, no to było niesamowite. Słuchajcie, ten samochód jeździ wariacko. Bardzo dobrze mi się jeździło, bardzo dobrze mi się prowadziło. Samochód niesamowicie się słuchał, więc... Jestem super, super zadowolona. No, to dobrze wróżę na ten rok. Bójcie się, panowie i panie. Patrzyłem z boku na te przejazdy, szczerze, a tak szczerze, ni chuja nic nie widziałem, bo było tyle dymu. A tak całkiem poważnie, czwórka doklepana, ciągle na odcince, auto się prowadziło, widać, że Karolina poznawała trochę tych niuansów nowych, no ale to auto po prostu jedzie, to jest diabeł. Moim zdaniem z zewnątrz wyglądało to bardzo agresywnie, ona na pewno też ma, widzieliście jej też reakcję, jest super, jest zajebiście, także jeszcze go tylko trzeba wyczyścić, podmalować felgi, zrobić na ładne cytrus glantus i jedziemy na zawody. Walczyć. Tak. A jak? Mariusz miał rację. Petarda jest, zawieszenie jest bardziej miękkie i na początku było takie trochę śmieszne uczucie, ale potem nagle jak zobaczyłam, jak ten samochód płynie, jak on się zachowuje, no to jest fenomenalne. Lewa noga w końcu mi działa, w końcu mogę sterować tym samochodem, mogę go dohamowywać, mogę robić co chcę. Prowadzi się fantastycznie. Też coś poprawił chyba z układem sterowania, bo naprawdę auto przepięknie i odbija kierownicę i bardzo tak stabilnie się prowadzi. Ja jestem super zadowolona, natomiast oczywiście największe testy będą na zawodach i w walce.